28 września 2002 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał Pucharu Polski Walka Strongman. Zawody te wygrał Jarosław Dymek, który pokonał Mariusza Pudzianowskiego, który jeszcze 4 dni wcześniej w Kuala Lumpur został po raz pierwszy mistrzem świata Strongman. W dzisiejszym odcinku zrelacjonuję zawody z Ostrowia, a w relacji skupię się przede wszystkim na omówieniu pojedynku Dymka z Pudzianem, który był wisienką na torcie finału Warki w 2002 roku. Zapraszam do oglądania. Do finału w Ostrowiu zakwalifikowało się 6 zawodników, którzy w eliminacjach uzbierali najwięcej punktów w trakcie całego sezonu. Byli nimi Pudzian, Jarosław i Jacek Dymek, Ireneusz Kuraś, Robert Szczepański oraz Tomasz Nowotniak. 6 konkurencji miało zdecydować, który z nich jest najsilniejszy w Polsce. Na zwycięzcę, prócz nagrody pieniężnej, czekało nowe Renault Clio, co do dziś dnia jest największą nagrodą w zmaganiach siłaczy w naszym kraju. Pudzian, który był zdecydowanym faworytem, przystępował do zawodów z lekką gorączką, o czym wspomniał zaraz na początku imprezy, którą transmitowała telewizja TVN. Był przemęczony podróżą z Malezji do Polski. No właśnie, ale przecież jesteś mistrzem świata, najsilniejszym człowiekiem na świecie. No można powiedzieć, że tak, ale to było 3 dni temu, a na dzień dzisiejszy temperaturę mam 37,6 i po prostu kołuje mi się w głowie. Po prostu robię to po prostu już dla publiczności. Będę się starał to może wygrać. Nie wiem, dzisiaj wygra po prostu najlepszy, który po prostu w lepszej formie będzie. Ja akurat dzisiaj się nie czuję zbyt najlepszej formie. 24 września został najsilniejszym człowiekiem świata, a już kilka dni później musiał przystąpić do kolejnej walki, tym razem w finale Warki. W pierwszej konkurencji finału, który odbywał się na piasku miejskiej plaży w Ostrowiu, trzeba było zmierzyć się w spacerze Bushmana. Na zawodników czekał jog ważący 320 kg. Mariusz Pudzianowski, który wychodził do konkurencji jako 4 z 6 finalistów, zrobił czas 10,8 sekundy, przez co wyprzedził startujących przed nim Roberta Szczepańskiego, Jacka Dymka oraz Irka Kurasza. Zaraz po Pudzianie do konkurencji wychodził Jarosław Dymek, który podobnie jak Dominator jeszcze przed kilkoma dniami startował na WSM, gdzie zajął 9 miejsce. Zrobił czas 12 sekund i 59 setnych, co dało mu miejsce zaraz za Pudzianem. Tomasz Nowotniak, który wychodził do Bushmana jako ostatni, zrobił 5 rezultat i wyniki pierwszej konkurencji wyglądały następująco. Drugim konkursem zmagań w Ostrowiu było przerzucanie ważących od 100 do 250 kg pali. To pięta Achillesa Pudziana, gdzie zwykle gubił punkty z młodszym z braci Dymek oraz z Kurasiem, który z racji, że w Bushmanie był ostatni, do pali wychodził jako pierwszy. Zrobił dobry czas 25 sekund i 14 setnych, czym wyznaczył granicę swoim rywalom, ile trzeba zrobić, by go pokonać. Nie zrobili tego ani Nowotniak, ani Elvis, ani również Maximus. Jarek Dymek w tym konkursie zwietrzył swoją szansę do odrobienia punktów do Pudzianowskiego, ale również nie potrafił pokonać Kurasia, z którym przegrał tylko o 0,01 sekundy. Rzejko, przełożę sobie ręce, dobrze? Okej. Pora na młodszego z braci Dymków, Jarosława. Stawianie bali to kolejna z 3 konkurencji, w których rekordy Polski należą właśnie do niego. Widzieliśmy najbardziej, jak do tej pory, dynamiczną końcówkę. 25, 19. Widzę mi z Europy. 15, 15. Przepraszam. Kurczę. To niestety nie gest zwycięstwa, tylko komunikat o drugim miejscu. Jarek przegrywa z Irkiem Kurasiem o 0,01 sekundy. Tego jeszcze w pucharze nie było. Ostatni do pali wychodził Dominator. Pyton bardzo nie lubi tej konkurencji, chociaż przegrywa w niej tylko z Jarkiem Dymkiem i ewentualnie z Kurasiem. Powiesz gotów, tak? Jeszcze jeden pas za mną. Tak. Pyton jest bardzo szybki. Właściwie nie widać specjalnie śladów tej choroby i antybiotykowej kuracji. Ale teraz 2 ostatnie bale prawdy. Thank you.
Pyta. 27,86. Ostatni. 27,86. Nie, przedostatni. Te gesty rezygnacji Mariusza mówią wiele o jego stanie psychicznym, ale czas 27,86 to duża niespodzianka. Tylko 1/10 brakowało, by był ostatni. Piąte miejsce Pudziana to była niemała sensacja. Nie dość, że wyprzedził go Irek Kuraś i Jarek Dymek, ale zrobili to również Jacek Dymek oraz Robert Szczepański. Sytuacja ta spowodowała, że w punktacji zasadniczej zawodów na prowadzenie wyszedł Dymek, który miał 10 punktów, a Pudzian z 8 punktami był drugi. Tuż za nim z 7 punktami byli Elvis, Grizzly i Maximus, a Nowotniak z 3 punktami zajmował miejsce ostatnie. Trzecim eventem finału walki był pojedynek na schodach. W pierwszej parze do sztabek ważących 175, 225 i 250 kg wychodził Mariusz Pudzianowski oraz Tomasz Nowotniak. A dziś rzeczywistość okazała się brutalna. Mistrz świata w najsłabszej teoretycznie parze. Tyle tylko, że Pytona nikt jeszcze w kraju nie pokonał na schodach. Gotowi? Tak. Pyton zyskuje lekką przewagę nad Dragonem. O 1 stopień po pierwszej walizce i systematycznie powiększa ten dystans. Widać, że jest nadal w świetnej formie, a wpadka z poprzedniej konkurencji będzie mu się śnić po nocach. Zaczyna z 3 walizką, a Nowotniak dopiero na górze z 2. Mariusz skończył bardzo dobry czas. Dawaj! Dawaj! Szybko! Doping dla rywala. Dawaj, nie. I Tomek też ma ćwierć tony na górnym podejściu. 32,71. Ładnie, 32,71. 25,75. Ładnie. Pudzian zrobił dobry czas i musiał czekać na to, co wydarzy się przede wszystkim w ostatniej parze, gdzie wyszli Jarosław Dymek oraz Ireneusz Kuraś. Jarek bardzo uważny, skupiony. Przed zawodami głośno przekonywał innych i chyba również siebie, że to jest jego dzień. Już ma przewagę 1 stopnia nad Kurasiem. Na początku roku wzbudził małą sensację, startując na schodach w butach o podwyższonej zelówce. Teraz takie obuwie mają już wszyscy. Te kilka centymetrów znacznie pomaga w podniesieniu walizki ponad poziom stopy. Finisz Jarka Dymka. Kuraś dopiero zaczyna nieść ostatnią walizkę, ale proszę spojrzeć na twarz siłacza z Malborka pełną ekspresji i agresji. Gdyby walizki miały oczy, skurczyłyby się ze strachu. Jeśli potrafisz nagle znienawidzić ciężar, to zrobi się lżejszy w twoich rękach. Mówią doświadczeni trenerzy. Jarek, 27,47. Konkurs wygrał Pudzianowski. Drugi był Jarek Dymek, trzeci Szczepański, czwarty Nowotniak, piąty Kuraś, a szósty Jacek Dymek. Na półmetku zawodów punktacja zasadnicza wyglądała następująco. W czwartym konkursie zmagań siłaczy najważniejszym wydarzeniem, które wpłynął na wyniki finału, było to, co wydarzyło się na samym początku tej konkurencji. Jako pierwszy do platformy, którą trzeba było wycisnąć na barki jak najwięcej razy, wyszedł wspierany i motywowany przez swojego brata obok, Jacek Dymek. Dobrze! Idealna technika! Nie odchylaj się do tyłu! Mocno nogami! Mocno nogi! Jeszcze raz! Mocno nogi! Jeszcze raz! Nie odchylaj się do tyłu! Nie odchylaj się do tyłu! Jeszcze raz! 15 powtórzeń! Może jeszcze jedno? Nie, nie dzisiaj! Ale braterska pomoc przyniosła znakomity rezultat! No i jakby inaczej, rekord życiowy Jacka! 15 powtórzeń! Tak? Wykonał on 15 powtórzeń, co przebił dopiero wychodzący jako przedostatni do platformy jego brat Jarek. Mój dzień. Jaki ładunek adrenaliny, jaka determinacja, jaka praca psychologiczna nad samym sobą. To jest mój dzień. Słyszeli państwo doskonale. 10 prób niemal w okamgnieniu, świetna technika, koordynacja. Jedziesz, żeby najlepszy w tej konkurencji na świecie. Dawaj, dobrze jest, ciągle jest. Dobrze, dobrze. Poczekaj, to nie jest teraz. To nie, pamiętaj, to nie jest ostatni ruch.
Wojtek był wojskowy kończyn, jest bojarek! Mocno! Jednak opuścił, mimo namów Piotra Szymica, kolegi z Gdańska. To jest lekko pod górkę, wiesz? 17 to jest... Myślę, że to jest dobry wynik. 17 zaliczone. Jarek znów podkreślił, że jest w niezłej formie. Ma dobre wyniki. 17, Jarek Dymek. Wszystko jest możliwe. Jarosław Dymek znakomicie czuwa nad swoim morale. Jeśli wygra, będzie to kolejny dowód, jak ważna jest autosugestia. Ale Pudzianowski już dwukrotnie w tym sezonie wyszedł obronną ręką z ataków najgroźniejszego rywala. Zaczęło się odliczanie. 10. Szykuje się wspaniały pojedynek z Dymkiem. 13. Trochę na dwa tempa. 14. Próba niewiele daje. Trzecie miejsce. Pyton ma 15 podejść. Zrównał się z Jackiem Dymkiem, ale musi odpocząć. Pugnial przez fakt, że 200-kilogramową platformę na barki podniósł tyle samo razy, co starszy z braci Dymek, stracił do jego młodszego brata 1,5 punktu, przez co na dwa konkursy przed końcem zawodów tracił do niego 2,5 punktu. Taka sytuacja sprawiała, że nawet gdyby Dominator wygrał dwie pozostałe konkurencje, a Dymek w nich byłby drugi, to Pudzianowski przegra z nim w tych zawodach. Pudzian musiał liczyć nie tylko już na siebie, ale również na to, że ktoś zabierze Dymkowi punkty i przedzieli ich miejscami choć w jednej konkurencji. Jarosław Dymek był w wyśmienitej formie i ciężko było pomyśleć sobie, że komuś z pozostałych uczestników finału uda się go pokonać. Pudzian musiał czekać na cud. Piątym konkursem było przeciąganie sań siedząc po piasku. Musiał jeszcze raz szarpnąć sanie. Stracił chyba ze 2 sekundy. A i tak uzyskał najlepszy czas w całym sezonie. I proszę popatrzeć, znów wrócił mu dobry humor i pewność siebie. Teraz niech się martwi Jarek Dymek. Nie, pierwszy. Ale na twarzy Pudzianowskiego widać też wyraźne zmęczenie. Aklimatyzacja po powrocie z Malezji przebiega u niego inaczej niż u Jarka Dymka. Jednak Dymek już dwukrotnie przegrał z Pudzianowskim, bo nie opanował nerwów w końcówce imprezy. To 3 razy sztuka. Lekko zamie. Cały czas napięta. Teraz Piotr ją trzepie, a wy już ją trzymajcie napiętą, żeby już się nie położyła na ziemię. Nie położy się, utrzymasz ją. W dwójkę ją trzymajcie teraz, żeby się już nie położyła na ziemię. Jarek jest dziś bardzo pedantyczny, ale to rzeczywiście ważne, by na linie było jak najmniej ziarenek piasku, by nie ślizgały się dłonie, nie raniła skóra. Czas lidera poniżej 34 sekund daje Pytonowi możliwość odrobienia tylko jednego punktu. Czas poniżej 25 sekund praktycznie pieczętuje końcowy sukces Dymka. Dobrze. Jarosław Dymek po 5. konkurencji, w której przegrał tylko z Mariuszem Pudzianowskim, był bardzo szczęśliwy. Wiedział, że jest o krok od wygrania imprezy. Tylko wypadek przy pracy mógł sprawić, że nie wygra on finału, w którym na zwycięzcę czekało nowe Renault Clio. Dymek miał 1,5 punktu przewagi nad Pudzianowskim, a do końca zawodów została tylko jedna konkurencja. I kto będzie dzisiaj najsilniejszym strongmanem? Mistrz świata czy wicemistrz Europy? Ostatnia konkurencja, a przetaczanie opony. Właśnie, z tym, że ta oryginalna waży 320 kg. Wow. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Mistrz świata wygra? Nierealny już. Wicemistrz Europy wygra? Mam taką nadzieję. Mariusz zdobył mistrzostwo świata. Ja trochę się zaoszczędziłem na finał Pucharu Polski. On jest zmęczony dzisiaj już. On jest zmęczony. Prawdziwe stwierdzenie, ale utwierdzające Pytona, że ma minimalne szanse. Sprytnie. To opony w takich dołach leżą? Mogę technicznego prosić, żeby lekko opony przesunąć? W tą stronę lekko, żeby te... Ten tak troszkę by wyłabił, wiesz? Żeby z tego piachu wyszło. No. Tak. Dobra, wystarczy.
Ogromne napięcie u Jarka. Pyton, gotowi? Rozpaczliwie spokojny. Ale za to, jak eksplodował na starcie. Może nie wierzy w sukces, ale nie ma zamiaru położyć się i płakać. To wielki i ambitny wojownik. Z każdym obrotem powiększa przewagę nad bardzo spiętym Jarkiem Dymkiem. Pyton skończy z przewagą jednego obrotu, ale i tak ważny jest tylko czas Jarka Dymka. Musi być poniżej 24 sekund. Lepszy od nowotniaka. Jakie zamieszanie? Ile obrotów zrobił Dymek? Chyba o jeden za dużo. Jaki ma czas? 23.07. Jesteś mistrzem. Wygrałeś. Jest? Wygrałeś? Jest! 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 Jarek Dymek ma drugi czas w tej konkurencji. Dziękuję. Czas Jarka Dymka 22,9 sekundy. Czas Pudzianowskiego znakomity 19,2. Niewiele gorszy od rekordu kraju. Ale Jarek Dymek jest drugi. Zostało mu jeszcze pół punktu przewagi nad Pytonem. Dominator wreszcie pokonany. Jednak do trzech razy sztuka. Nie jestem w stanie wszystkiego wygrywać. Nie jestem maszyną. A byłaby to piękna seria. Mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy i dzisiaj ewentualnie jeszcze Puchar Polski. No, zabrakło, można powiedzieć, trochę szczęścia. No i zdrowia, choroba nie wybiera. Oto wyniki tej konkurencji. Jacek Dymek ostatni. Kuraś zajmuje czwartą lokatę i odrabia straty. Nowotniak trzeci, napędzając stracha zwolennikom Jarka Dymka. Warty dziś zwycięstwo Pudzianowskiego nie daje mu wygranej w zawodach. Końcowa klasyfikacja finału. Nowotniak nie dogonił Szczepańskiego. Kuraś zrównał się punktami z Jackiem Dymkiem, ale dzięki wygraniu przerzucania bali został sklasyfikowany na trzeciej pozycji. Jedna wpadka Pudzianowskiego w tej samej rywalizacji odebrała mu szansę na pokonanie Jarka Dymka.